się robi, to co się wypracowało, to jest jedna z najważniejszych części naszego bycia tutaj. Pamiętajcie o tym, że jak za chwilę stąd wyjdziecie i pójdziecie tam, to my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, musimy być z siebie dumni. Za to, co wypracowaliśmy do tej pory. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, abyśmy za 2 godziny mogli być jeszcze bardziej dumni. To jest najważniejsze. Serduchem z wami, panowie. Od początku do końca. Panie kapitanie. Panowie, wygrywając dzisiaj, nie tylko awansujemy. Będziemy mistrzami. A nie ma lepszego miejsca, niż zrobić to u siebie w domu. Ale żeby to się stało, czeka nas 90 minut ciężkiej pracy. 90 minut zagrania o 3 punkty. Tylko zwycięstwo! Kto wygra mecz? Polonia! To było, szanowni państwo, 10 lat, które spędziliśmy na peryferiach futbolu, a teraz stoimy o krok przed pierwszą ligą, przed zapleczem Ekstraklasy. Na pewno wszyscy dzisiaj tutaj zgromadzeni na Konwiktorskiej wierzą w to, że oni wszyscy tutaj jako 12 zawodnik zaniosą piłkarzy do pierwszej ligi i będziemy tutaj wszyscy za 90 minut, miejmy nadzieję, świętować awans rok do roku, po raz kolejny na piętro wyżej, wejdziemy na ten wyższy poziom, wejdziemy do tej pierwszej ligi, wszyscy na to liczymy. Thank you.
Mateusz Michalski zastąpił dziś w składzie Marcina Kluskę, który w ostatnich meczach wychodził w pierwszym składzie, ależ się pięknie tutaj nam teraz zaprezentował, świetnie kończąc te podanie Bajdura. Teraz sobie obaj zawodnicy dziękują. Nasze dwie dziesiątki teraz zanoszą nas na koniec tej pierwszej połowy z dwubramkową przewagą nad Olimpią Elbląg. No szanowni Państwo, to jest komfort nieporównywalny do tego, który mieliśmy w meczu z Legionowią. Prowadzimy 2-0, mamy mecz pod kontrolą. Kombinujecie, tylko weźcie poprawkę też na to, że to nie może być zaprogramowane na zasadzie, że tak zagram, bo oni zaczynają w ciemno biegać, nie? I będą chcieli te piłki w taki sposób próbować przechwycić, bo oni nic nie ryzykują, że my ich wymieniemy, bo my ich mijamy podaniem. Zwróćcie poprawkę na to, że podanie w poprzek zawsze jest ryzykowne. Można zagrać, ale musicie być tego pewni, żeby przegrywać stronę. Róbcie to. Tylko pod pełną kontrolą. Zawodnikiem i wtedy nie będziemy mieli żadnego problemu. Tak jak bardzo dobrze to rozpoznaliście, jak grali normalnie na czterech, są w ustawieniu na czterech. Jeden z środkowych naszych dziesiątek łapie ich środkowego pomocnika. Wychodzimy wysoko, jeden do jednego połapane. To, co jest ważne, to tak samo. Poszło podanie, włącza się piętro wyżej. Ja od razu spadam w dół po to, żeby iść do odbioru. Cały czas w robocie, panowie. Zajebista koncentracja. 45 minut. Tu się k***a musi palić, tak? Dawaj! Zamyka środek. Jeżeli mamy sytuację, to nie biegniesz od razu do przodu, tylko pozycjonujesz się względem Fidzia. Jeżeli on ma piłkę, jesteś do zbicia. A jeżeli nie ma możliwości, dopiero boczny sektor i tam lecimy, tak? Mądrze, odpowiedzialnie. Dawaj.
to mamy! Piękny dzień w historii Polonii Warszawa w powrocie na należne miejsce. Bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym udało nam się przypieczętować awans do pierwszej ligi i to w dobrym stylu, bo uważam, że mecz, mimo tego, że graliśmy w jakiś sposób bez piłki, był pod naszą kontrolą, bo tak chcieliśmy grać, to jest dla nas najważniejsze. Przed nami jeszcze dwa spotkania, które rozegramy najlepiej jak potrafimy. Będziemy chcieli zdobyć jak najwięcej punktów i z dumą i honorem pożegnać się z rozgrywkami drugoligowymi. Piękny dzień, ciężko opisać emocje, bo chcieliśmy, żeby to się stało dzisiaj. Dla zawodników, dla tych kibiców, którzy fantastycznie dzisiaj dopingowali, fantastyczna sprawa. Co mecz się robi awans. No i na pewno wszyscy są szczęśliwi, bo to były naprawdę, te mecze były naprawdę ciężkie i naprawdę podwójnie to cieszy, że taką ciężką pracą udało się awansować dwie kolejki przed. Przy tym wyniku chyba też na pewno jesteśmy mistrzem. Na pierwszym miejscu zakończymy, więc nic, tylko się cieszyć. Teraz chwilę mamy radości, rozluźnienia w gronie tutaj wszystkich, którzy są z nami w tym klubie, plus pewnie z rodzinami, przyjaciółmi. Jeszcze dwa mecze zostały, na pewno wyjdziemy, żeby te mecze wygrać, ale nie do opisania radość. Nie, no to jest nie do opisania, jakby no trudno w ogóle cokolwiek mądrego powiedzieć. Bardzo się cieszę, że awansowaliśmy do pierwszej ligi i mam nadzieję, że będziemy szli tylko do góry i no i na pewno bardzo, bardzo dużo to dla mnie znaczy. Moim marzeniem jest zagranie z Polonią w Ekstraklasie, więc jeszcze jeden kroczek trzeba zrobić. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że gdzieś tam nam się to uda i... O, tutaj jest legenda klubu. Proszę, możemy kamerę na kolegę, bo to jest piękna, piękna historia. Zajmować wam czasu, bo są ważniejsze rzeczy dzisiaj do zrobienia i to jest bardzo istotne. Kosmiczne gratulacje, bo to nie są nawet wielkie gratulacje, tylko kosmiczne gratulacje, bo praca, którą wykonaliście, była przekapitalna. Ale coś, co mi ostatnimi czasy spędzało sens powiek, to jest to, co, nie wiem, czy pamiętacie, grudzień i styczeń. Co było? Nie było. Co? Nie było. Ale to ci powiem to zaraz. Była przepowiednia. Była przepowiednia, że jak wygramy ostatni i pierwszy, to awansujemy. Wygraliśmy ostatni, wygraliśmy pierwszy, awansowaliśmy. Cała zasługa po waszej stronie. Panowie, kapitalna praca! Dawaj!